Siema, dzisiaj uzbierałam trochę kosmetyków i tak myślę, że możemy zrobić sobie taki przegadany chat make-up z po prostu testem jakby tych kosmetyków. Mam tutaj podkład, korektory, palety do konturowania, nawet pędzle, także serdecznie zapraszam Was do oglądania tego filmu. I pierwszy produkt, którego chciałabym użyć, to już naprawdę jakiś czas temu, dłuższy czas temu, kupiłam podkład Wake Me Up, bo stwierdziłam po przegooglowaniu go, że to może być fajny podkład dzienny dla mnie. Jest lekko rozświetlający, ma SPF 20, odcień, który mam, to jest 100 Ivory i tak zabrzmiał jak idealny podkład dla mnie i naprawdę chciałabym zobaczyć, czy będzie taki idealny dla mnie, jak sobie pomyślałam, widząc go na półce w sklepie. No to nakładam na twarz. Bez żadnej bazy, bez niczego jestem, także... O, powiem Wam, że nawet odcień tak w miarę siadł. Mam nadzieję, że nie będzie się utleniał, bo jak się utleni, to będzie dużo za ciemny dla mnie. Dobra, podkład nałożyłam i powiem Wam tak, w opakowaniu on ma takie delikatne drobinki. Na skórze w ogóle tych drobinek nie widać, ale bardzo ładnie odbija światło. Jego krycie jest raczej takie średnie. Jeżeli chodzi o zastyganie, to nie jest taki bardzo mokry, ale też to nie jest taki podkład typowo zastygający. Ale nie ma na pewno takiego lepkiego filmu na twarzy. Ogólnie no, faktycznie na taki dzienny podkład myślę, że może się sprawdzić. Bardzo ładnie wygląda na skórze. W ogóle nie czuję się wytapetowana po jego użyciu. Czuję się tak świeżo i promiennie. No jak te ćsińce pod oczami moje zlikwiduję, to będę czuć się jeszcze świeżej i jeszcze bardziej promiennie. Ale na razie oceniamy sam podkład i myślę, że jest całkiem spoko. Dobra, teraz szybko sobie te, o tutaj, przygody moje na twarzy zakamufluję i lecimy z korektorem. Dobra, teraz mam nowe korektory z gąbeczką od Make Up Revolution i tak... Chciałabym jakiś kolor dla siebie wybrać z tego wszystkiego, użyć tego może nie tylko jako korektora, chociaż jak tak patrzę na odcienie tych ciemnych, to one są trochę ciepłe, więc raczej konturowania tymi produktami nie będę robić, ale któregoś z tych jaśniejszych do próby zakrycia tego, co mam pod oczami, to wybrałabym któryś z nich. Tylko pytanie, czy będzie aż tak mocno kryjący, żeby sobie z tym poradzić. Jest tu jakiś taki bardzo żółty odcień, podoba mi się. Korektor ma 4,5 ml, czyli nie tak dużo. O, dobra. Wyskoczył z opakowania. Dobra, powiem Wam, że jeżeli chodzi o korektor, to widzę, że nie wchodzi w załamania. On dość tak zastyga. Jego konsystencja jest raczej lekka. Ma właściwości średnio kryjące, więc nie jest to coś typu Tarte Shape Tape, ale tak... bardziej w stylu Prolongwear z MAC-a, tylko trochę mniej nawilżający niż Prolongwear, ale jest fajny, lekki, nie czuć go pod oczami. Ogólnie bardzo fajny korektor, ale ja tutaj w te moje czarne cienie muszę sobie czegoś innego dołożyć, więc dołożę sobie, przypudruję się tym pudrem moim z Make Up Studio i lecimy z konturowaniem. Dobra, przypudrowałam się, zrobiłam jeszcze brewki. W międzyczasie powiem Wam, że tak patrząc na moją twarz teraz w lusterku, to trochę mi euforia opadła po pierwszych dwóch produktach. Chociaż podkład myślę, że jest całkiem spoko. I mam paletę do konturowania. Ale pięknie odbija światło, jest taka trochę holo. Super jest to opakowanie. To jest paleta od Make Up Revolution. Już Wam tutaj... otworzę, jak otworzę. Dobra, mocne zamykanie. Paleta wewnątrz wygląda dokładnie w taki sposób. No powiem Wam, że mnie się podoba, jak ta paleta wygląda, bo zawiera tak. Pudry takie jasne do konturowania. Pudry ciemniejsze do konturowania w takich neutralnych bądź chłodnych odcieniach. Może ten najciemniejszy jest taki trochę ciepławy, ten pośredni jest bardziej neutralny, ten jaśniejszy będzie bardziej chłodny. Plus do tego zawiera trzy rozświetlacze. Podoba mi się, jak ta paleta wygląda i pokładam w niej wielkie nadzieje. Po pierwszych dwóch produktach tutaj pojawia się nadzieja.
No i tak, jeżeli chodzi o pędzel, to może użyję do konturowania, mam jeszcze pędzelki dzisiaj do przetestowania z Hulu Brushes, to są jakieś takie nowe modele. I P59, bardzo mięciutki, bardzo fajny i myślę, że on mi się z tych wszystkich pędzli najbardziej nada właśnie do zrobienia jakiegoś konturowania na twarzy. No to użyję tego odcienia, tego, w samym środeczku. Powiem Wam, że całkiem fajny kolor ma. Taki właśnie neutralny, bo to nie jest ani zimny, ani ciepły ten, co wzięłam. Ale wygląda całkiem fajnie. Użyję teraz jakiegoś takiego mniejszego pędzelka, to jest P96 i tego jasnego koloru. Zmieszam ten bananowy z tym najjaśniejszym. I tutaj dalej sobie podkręcę konturowanie. Powiem Wam, że całkiem przyjemnie to wygląda. Ładnie się te produkty do konturowania, ładnie się to wyblendowało. Ogólnie rzecz biorąc, ten kolor nawet nie jest taki ciepły. U mnie utlenił się na dość chłodny. No, powiem Wam, ciekawy. Przydałby się jeszcze jakiś róż do policzków, a nie mam tu, więc sobie jakiegoś użyję i rozświetlimy. Tu jest jeszcze taki duży pędzel do różu właśnie, on jest taki skośnie ścięty, więc może nim nałożę róż. Bardzo zbity jest ten pędzel, nałożę taki róż, taki rozświetlający. Całkiem przyjemny ten pędzel, powiem Wam, że jestem bardzo mile zaskoczona. Ma bardzo zbite włosie, krótkie zbite włosie i fajnie mi się nim róż nałożyło, tak szybko. No to teraz tutaj jest taki pędzelek z dość długim, takim rzadszym włosiem, delikatniejszym, P70 to jest i któryś z tych rozświetlaczy bym zgarnęła i wydaje mi się, że to będą te takie złote. Bardzo mi się podoba te złote rozświetlacze, które się tu znajdują. One, jak ich dotknęłam, to są takie dość miękkie, takie wiecie, jak Mary Luminizer trochę. Zobaczymy. No, dają mocny połysk, ale ładnie wygląda. Całkiem fajnie się tym pędzelkiem nakłada, chociaż przyznam, że ja wolę mniejsze pędzle trochę do takiego bardzo dokładnego nakładania rozświetlacza. Ten jest dość duży, ale też całkiem fajnie się nim nakłada. Jest trochę szorstki ten pędzel. Wydaje mi się, że to z jakiegoś włosia koziego jest. Kozie włosie jest takie bardzo szorstkie. No fajny, powiem Wam. Czoła nie będę nim rozświetlać, bo obawiam się, że jak nałożę go na czoło, to będzie za ostry błysk w tym miejscu i zrobię sobie tłuste czoło tym rozświetlaczem. Taka formuła rozświetlacza się nie nadaje na czoło, ale łuk kupidyna jak najbardziej. Dobra, teraz po tej palecie do konturowania wróciła trochę moja euforia i chęć testowania dalej kosmetyków. Naprawdę ładnie wygląda ten rozświetlacz, podoba mi się, jest bardzo mocno błyszczący, bardzo mocny. Taki mokry efekt na policzku robi. W sumie ta paleta do konturowania tak samo. Powiem Wam, że przyjemnie się nią posługiwało. Jest taka naprawdę, naprawdę przyjemna w użyciu. I zawiera takie kolory, że myślę w większości osób przypasują, nawet jeżeli są bardziej neutralne. No dobra, jak już jestem taka pięknie wykonturowana, powiem Wam, podoba mi się ta kość policzkowa. To mam drugą paletę z serii Imagination. Proszę bardzo, to jest paletka cieni tym razem i strasznie się jaram tą paletą. Jest naprawdę ładna, bo zawiera i kolory matowe, i kolory błyszczące i ten środek idealnie nadaje się, wiecie, do konturowania oka. I bardzo, ale to bardzo chcę zrobić nią oczko. I przy okazji mam te pędzelki z Hulu Brushes, więc tak myślę, że do budowania powieki najpierw użyję sobie jakichś dwóch pędzli. Tu jest taki... O, taka malutka miotełka i to jest numer P66. No i do blendowania tutaj jakiś taki P64. Myślę, że tego środku na razie użyję do jakiegoś zbudowania powieki. Zobaczymy. One są takie dość szorstkie, te pędzle. Mam nadzieję, że mi oka nie podrażnią, bo wiecie, mnie to bardzo szybko wszystko podrażnia oczy. Nie mam żadnej bazy, niczego tutaj jest, wiecie, jak zawsze jest tylko puder i trochę tam jakiegoś podkładu czy korektora, żeby delikatnie rozjaśnić powiekę, ale ja też jakoś tak bardzo nie rozjaśniam powieki nigdy. Nie lubię, jak jest na mojej powiece za dużo produktów kosmetycznych, bo
szybciej mi oczy zaczynają łzawić wtedy, jak jest za ciężka ta powieka, taka za mocno wymalowana. Fajnie się maluje w załamaniu tym pędzelkiem. Nawet nie jest taki szorstki, jak nim maluję teraz. No to może jakiegoś lekkiego, no może nawet ciemniejszego, takiego od różu tutaj przy wewnętrznym kąciku dołożę trochę. Patrzcie, jak te cienie się ładnie nakładają i ładnie blendują. No, przybliżę się tutaj do Was. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie się zachowują te cienie. Podobają mi się pod względem jakościowym. Jakiś może matowy, ten najostrzejszy róż tutaj w palecie. Już Wam pokażę, który to. Ten tutaj. Nałożę na dolną powiekę. Ale się fajnie tym pędzlem robi dolną powiekę, tym P66. Tutaj czuję, że jest trochę ostry, ale jest takiej idealnej wielkości na dolną powiekę dla mnie. Przy okazji od razu mi nakłada i blenduje ten cień, nie? Praktycznie nie muszę go blendować na dolnej powiece, super. To teraz tak, w palecie jest ten tutaj kolor i ten tutaj kolor i ich użyję do wykończenia zewnętrznego kącika oka. Cały czas tym samym pędzlem maluję, nie? Tylko sobie go wycieram. O, tutaj trochę pomarańczowego w zewnętrznym kąciku, proszę bardzo. Na tych zbudowanych brązach, ale ładnie się przenikają te cienie. W ogóle nie widać, czy tam jakoś, nie wiem, budowałam brązem czy coś wcześniej. Dobra, teraz do zewnętrznego kącika wezmę pędzelek mniejszy, to jest P68. On jest taki fajny, mały, zgrabniutki, w formie kuleczki, ale z takim dłuższym i nieco mniej zbitym włosiem. Wezmę ten drugi odcień, taki pomarańczowo-rudobordowy i tutaj go wsadzę w cały zewnętrzny kącik. Dobra, muszę sobie wziąć inny pędzel, taki mały, bo nie mam tutaj aż tak małego pędzelka i użyję trochę czarnego i przyczernię tutaj to oko w zewnętrznym kąciku. No powiem Wam, że na razie fajnie te cienie wyglądają, chociaż tak nadźgałam tych kolorów, że trochę się zlały. Dobra, oczko zrobiłam. Trochę się wspomogłam jakimś tam kremowym z innej palety, żeby tutaj ładnie to wszystko wyrównać. I teraz mam cienie z Paese. O, tutaj jest całe pudełko, pewnie się wysypały albo gdzieś poprzechylały. To jest kolekcja nowych cieni foliowych, więc myślę, że w zestawie pędzli mam taki pędzelek płaski, ale do korektora i wpadłam na pomysł, że ja tymi cieniami foliowymi zrobię spotlight. Co Wy na to? Zrobię spotlight. Użyję tutaj jakiegoś tego korektora, tego, którego otworzyłam z tych Makeup Revolution i któreś z tych cieni tutaj fajnych. Podobają mi się trzy kolory do tego spotlight. Trzy kolory, czyli Jasper, Rose Gold i Quartz. I myślę, że tymi trzema odcieniami nabroję coś fajnego na oku. Już nie mogę się doczekać, jaram się. Bardzo mi się podobają te kolorki. Pootwieram je tutaj sobie. Oczywiście wszystkie kolory Wam pokazuję do kamery z podpisanymi nazwami tych cieni, a ja coś zrobię tymi trzema, bo będą mi pasowały kolorystycznie do tego, co nabroiłam na oku dzisiaj. To moje oko się tak średnio nadaje do robienia spotlight, no ale niech będzie. No powiem Wam, że ten kolor akurat ma takie grubsze drobinki. On jest trochę oporny, jeżeli chodzi o nakładanie się. On bardzo ładnie wygląda, ma bardzo ładny odcień, ale ma naprawdę bardzo, bardzo duże drobinki i trochę mało nadaje się na spotlight. No paluchami jak się nakłada jest ekstra, powiem Wam. Pędzlem trochę gorzej, ale palcami naprawdę, naprawdę ładnie. To w sumie bardziej takie cut crease niż spotlight, ale chyba, że wewnętrzny kącik zamaluję na ciemno. Co Wy na to? No nice. Nie, dobra, wezmę ten jasny i zostawię takie cut crease z tego. Tego jasnego dołożę jeszcze tutaj. Dobra, jedno oko mam. Wygląda, powiem Wam, spoko. Mega mocne.
Dawno takiego oka nie miałam. Dobra, to teraz drugie oko zrobię dokładnie tak samo. Ale jestem wyszpachlowana dzisiaj. Mega. No dobra, oczyska mam. Powiem wam, że jeżeli chodzi o konsystencję tych cieni, to one są bardzo miękkie, bardzo metaliczne, ale nie robią jakby takiej tafli. Ten najjaśniejszy zrobił mi taką taflę na początku, ale ten bordowy ma takie bardzo duże drobinki. Wygląda to trochę jak takie, jakbym płatki jakieś rozsypała na oczach. Więc generalnie rzecz biorąc, nie do końca jestem nim usatysfakcjonowana. Dwa pozostały ok, ale spodziewałam się więcej. Użyję sobie teraz eyelinera z Epic Ink do zrobienia, wiecie, krechy, przykleję rzęsy, no i lecimy z pomadką. No dobra, kochani, rzęsy dokleiłam, wytuszowałam i dawno nie miałam tak wielkich oczu. Teraz zostały jeszcze pomadki. No i mam co prawda dwie nowości pomadkowe od NYXa, ale myślę, że użyję tych lip lakier, bo mnie to zafascynowało, nazwa, bo matowych pomadek, tamte są matowe, ile można używać matowych pomadek. Matowe pomadki są wszędzie, zawojowały już od 2 lat cały po prostu rynek, a lip lakier brzmi fajnie. No i tak myślę, że oczywiście do tych oczu to coś mocnego, nie? No bo jakże by inaczej nie byłabym sobą, jakbym tego nie zrobiła. I ten kolor to mi się podoba, ale no, to też jest niezły. Ale ten jest naprawdę spoko. Mam w 4 odcieniach z tej gamy kolorystycznej i ciekawi mnie, co to jest. Mam taki dziwny pędzelek z kulką na dole i kulką na górze. No i powiem wam, całkiem ciekawa konsystencja, ale taka naprawdę, takie lakierowe trochę wykończenie ma ta pomadka. Ale tu jest błysk i tak dziwnie się czuję, jednak ten mat chyba jest lepszym pomysłem. Albo może nie ten kolor. No nie, to zdecydowanie nie jest mój kolor. A te matowe w sumie też mam takie kolory, że mi to pasuje jak pięść do nosa, szczerze powiedziawszy. W sensie same jakby odcienie, bo one są takie od właśnie beżowego, takiego rudego, róż, szary, także wygrzebę coś w swoich zbiorach i zaraz przyjdę. Dobra, kochani, wygrzebałam dwie pomadki z Affectu i to jest odcień Perfect Balance i Madness. Więc to są moje dwie propozycje pomadek do tego makijażu, bo tamte mi kolorystycznie w ogóle nie pasują, także nałożę jedną, a w drugiej już zostanę. Pasuje mi takie wydanie. Uważam, że jest fajne. Jest takie wow. To myślę, że to by było na tyle z dzisiejszego filmu w sumie. Tak szczerze mówiąc, to podkład mi się, powiem wam, podoba, jak tak się przyglądam, jak on zachowuje się na twarzy. W pierwszym momencie miałam wrażenie, że się bardzo zaróżowił. Teraz już nie mam takiego wrażenia, chociaż to i tak nie jest mój odcień do końca. Ale nie wyświecam się, mimo tego, że on jest taki rozświetlający, to nie wyświecam się po nim tak szybko i to jest fajne. Już się troszeczkę się wyświetliłam. Wyświeciłam, ale jest bardzo gorąco, także i tak to jest nic naprawdę, to co ja się gdzieś tam zapłyszczałam. Jeżeli chodzi o cienie, tą paletę cieni, paleta do konturowania naprawdę bardzo fajna i ten rozświetlacz teraz mi się bardziej podoba niż tuż po nałożeniu. Bardzo ładnie to konturowanie całe wyszło. Jeżeli chodzi o cienie, to tak samo. Te cienie z Paezę spoko, ale myślałam, że będą miały bardziej zbitą konsystencję. A one nie mają aż tak bardzo zbitej konsystencji, więc nie robią tak idealnej tafli na powiece, ale ogólnie błysk dają ładny i myślę, że są fajne. Trochę jestem tym bordowym takim zawiedziona. Pomadki z Affectu no to są po prostu fajne. Te z NYXa wrzucę do następnego filmu, bo tutaj naprawdę żaden z tych kolorów do tego makijażu. No i myślę, że to by było na tyle. Korektor też fajny. Powiem wam, jak się przyglądam, jak on wygląda pod oczami, bo dołożyłam sobie tylko tutaj, żeby zakryć te moje sińce, to on wygląda fajnie. On nie powchodził w załamania, nie porobił pod oczami żadnych dziwnych historii. Tyle tylko, że dla mnie na przykład jest za słabo kryjący, ale ogólnie jeżeli chodzi o konsystencję, to całkiem spoko. Tutaj w okolicach ust też wygląda
ładnie. Także no, to tyle z dzisiejszego filmu. No to do zobaczenia, do następnego. Resztę jak zawsze zostawiam Wam do podsumowania. No i koniecznie zostawcie mi komentarz, który według Was, Waszym zdaniem z kosmetyków sprawdził się najlepiej, no i wygląda najlepiej, jak widzicie zresztą w kamerze teraz. A my się widzimy w następnym filmie. Do zobaczenia. Pa!